Cześć moi drodzy, z tej strony Karolek, 95, a dzisiaj kolejny odcinek Try Not To Laugh Challenge, czyli waszej ulubionej serii, spróbuj się nie zaśmiać. No z racji tego, że zawsze mamy 5 serduszek, ale było 7000 łapczek w górę, to mamy teraz 5, 4! I te 4 serduszka, które ja tu biorę ze sobą i mam je w tym miejscu, będziemy mogli z nich skorzystać. A kara, którą wymyśliliście, wygląda następująco, że mam oglądać filmy, ale z drugiego końca pokoju. Możemy być aż tutaj, idealnie moi drodzy. Spróbuj się nie zaśmiać. Try not to laugh. Ale oglądasz filmy na końcu pokoju. Zaczynamy od kobiety, która prawdopodobnie siada na kłada. Jeszcze sobie porymowałem i przeleciała gdzieś tam do tyłu. No takie rzeczy się zdarzają, nie panikuj. A tu? Co jest, ziomeczku? Ty! Pokaz mody na wodzie! Takie rzeczy się zdarzają. Może ja wstanę? Chociaż jak wstanę... O, coś takiego, żeby to wyglądało. Czy on naprawdę myje paliwem opony, a właściwie felgi? Może tak miał wyglądać, nie wiem do końca. Tu mamy gościa grającego w golfa. Niestety, prawda... O, tu chyba jakby pierwsze zaśmianie. Lecisz dalej, ty. Gościu się rozpędza na rowerze, wjeżdża w błoto przed nim kołem. Idealnie, ja straciłem jedno serduszko. Mam 4, także możemy sobie na kilka rzeczy pozwolić. Słowiański przykuc jeszcze go wyprzedził na sam koniec. O nie! Poczekaj! W tym całym zamieszaniu pamiętam, że mamy mało serduszek i muszę próbować różnych rzeczy, więc wracamy na koniec pokoju. Minus 2 serduszka, okej? Okay? Perro idiota! To dopiero 57 sekunda filmu, w sensie tego, co oglądam. Babka robi rozpędzanie się keczupem. Kuźwa, zgierowany keczup! Jak to działa, ty? Na zgierowanym keczupie? Tak można? Może ja sobie kulturalnie po prostu usiądę w tym miejscu, przy telewizorze. Okej, okay. Co my tu mamy? Dokąd jedziesz? Rozwalać półki sklepowe. No przecież to takie oczywiste. Tu mamy, co to za... O, to jest wyścig konny? Hamujący osioł! Ośle! Zobacz, hamujący osioł. Widziałeś kiedyś coś takiego? Brawo dla ciebie. Jesteśmy w ledowej kręgielni. Prawda? I w tej ledowej kręgielni, gościu, zniszczył parkiet. Będziesz płacił. Rozbieg, czy to jest challenge, w którym musisz... A ona miała karton na głowie, ja tu kurwa ledwo widzę stąd. Ona co mówi? Będą jakieś tańce, strzeliły jej spodnie w dupie prosto. Leć do domu z rozdartym pośladem, masz za karę. Okej, co to jest? Czy gościu zasnął na leżaku, ten pies... Jezus Maria, co ty robisz zimą? Od razu do domu się przebrać, przecież ta woda miała 4 stopnie maksymalnie. Tatu otwiera puchę i zniszczyła make-up koleżance. Masz za karę. O nie, mam jedno serduszko, ja je... To dopiero 2 minuty filmu. Jak się dziwnie nagrywa na stojąco w końcu pokoju. Znaczy, kabel mi dosięga tak naprawdę... do tego miejsca, więc najlepiej będzie, jak będę stał tutaj, okej? Okay? Ostatnie serduszko, ten challenge się nie uda. Wracaj do otwierania, ona dopija puchę i teraz... Oj, panie ledzie, przepraszam, nie ma śmiania. Ten tu szybki rozbieg, proszę bardzo. Jego koledzy też tam się bawią. Okej, okay, co tu jest? Czy tu mamy hoverboarda przeznaczenia ze złamanym kręgosłupem? Dobrze, ten tu próbował sobie otworzyć. Wracając ze sklepu, spokojnie, zakupom nic się nie stało, nie spadłeś dupą na pomidory, więc wszystkie owoce i warzywa przeżyły. Ice Bucket Challenge! Wow, tu mamy przeskok nad żywopłotem, a ten mężczyzna troszeczkę zahaczył. No, ogrodnik będzie miał co robić, poprawiając to wszystko. Ale się cieszę, więc to najważniejsze. Grunt to śmiać się z samego siebie, o to chodzi. Rzut patykiem do wody i biedny Amstafik nie zdążył zahamować. O co tu chodzi? Samojeżdżąca miotła? Kuźwa, stojąca miotła. To było nawiedzone pomieszczenie. Ten tu się rozpędził. Miał na byka miał wskoczyć. Albo ona to była. I nie dała rady. I Puchar Narodów Młodych jest zniszczony. Zniszczony. To nie było zaśmianie. To była głupota bramkarza akurat reprezentacji. O, Bulldog czeka na ciebie w samochodzie, więc musisz się jakby rozpędzić, wiesz o co chodzi. I zaraz ma wlecieć reklama. Czy ja naprawdę muszę stąd wstawać 15 razy na odcinek? Panie Bulldogu, każdy na pana czekał. Co tu się dzieje, panie Bulldogu? Ta tutaj rozpędza się... Co to była za sztuczka z gwiazdą? Coś niespotykanego, ale jednak się zdarza. Co ty żresz? To jest taki hot dog metrowy? Metrowa parówa, ty w hot dogu. Co tu się dzieje? Metrowa parówa. Tu jest gościu, który ma... no to jest ten... Nasiona chia, chia... Karl Mia, czy one się ruszają? To były jakieś te? Panie dogu, nie zaczepiaj psa. On chyba na niego szczeknął i tamten się zastanawia, co z tym dalej zrobić. Jestem dobrym chłopcem, obiecuję. Jest dobry chłopiec, ten tutaj zapadł się w śniegu i takie rzeczy się zdarzają. Kochanie, o mój Boże, co ty robisz? Wsiadaj do samochodu, spokojnie. Już w skarpetach byś miał mniejszy ten. O kuźwa, prawie rozerwało molo. Trzeba uważać, oczywiście trzeba uważać. Ta sobie strzeliła... Pink miała na koszulce. Strzeliła sobie w brzuch. Panie kocie, dzień dobry.
z delikatnym uśmiechem Czecha na plaster szynki właśnie od ciebie. Wiesz o co chodzi? Tatu się rozpędza na trampolinie. Dawaj. Kuźwa, ale beli brzucha. Jak masz dobrze wyglądać na każdym zdjęciu? To było troszeczkę niemiłe. Uważam, że każdy ma, wiecie, są ludzie otyli, którzy mają różne choroby, od cukrzyc po różne insulinooporności, więc trzeba szanować. A tutaj, no niestety, jest rozbieg. Tego się spodziewałem. To znaczy, że nie dojdzie po prostu na górę. Hehe, nie doszła na górę. Dobrze, tutaj mamy rzucanie jajkami. Jak można, czy to był kauczuk? Jak można tym nie trafić? Panie psie, spokojnie po piłeczkę. Razem z właścicielką. Czy to... Wyjście na dwór, prawda? No, świetne. Wow! Jak ty to zrobiłaś? I wsiada do nowego Lambo. Ona w Paris Saint-Germain chyba grała. Delikatny. Zobaczcie, ile filmów jest o kajakach i o takich właśnie różnych rzeczach. Wiecie, o co chodzi, nie? Wszyscy się przewalają. Nie... Co to jest? Co to jest? Ktoś puścił dymka? Jak fajurkę palił? Tylko, że większego, to jakieś było 100-metrowe cygaro. Panie owczarku, mi się tak owczarki źle kojarzą. Kiedyś jeden odgryzł mi pół pośladka, jak byłem mały. O, ten się ślizga, biedny, spokojnie. Jeszcze wyjdziesz, dasz radę od samego początku i pieskiem do brzegu. Tak trzeba, mam jedno serduszko, nie przegram. Jesus, ale wystraszona. Wszystkiego najlepszego. Nie zjemy tortu. Nie zjesz tego tortu, okej. Okay. Tatu piła sobie... Kawusie, oj, to, no i to jest aperol, prawda? Trinken, trinken! Bardzo smaczne, no i o to chodzi. Do wieczora może ci się uda. Na spokoju. Ten tutaj, co... No i proszę bardzo. Kolejni ludzie, którzy nie myślą. Tu mamy mężczyznę, który postanowił, że nakarmi papugi, szprotki, cokolwiek, co miał w wiadrze. Teraz już musi... Wszystko w porządku, kręgosłup niezłamany. Musisz dać im teraz całość. Spokojnie. Trochę się posiusiałeś, w sensie twoja koszulka, wiesz o co chodzi. Tu gościu na lianie, łysy Tarzan nie dał rady, proszę bardzo. Oho, rozpędź się razem z kulą, błagam, zrób to. Jezus, kolejny parkiet zony. Czy wy nie umiecie trzymać kul, kuli? A, jest dyskoteka. Ale zabawa z ledami. Nie ma ani krzty muzyki. Bardzo dobry motyw. Mamy pieska, który rozpędza się dość mocno i... I ten chciał przejść na drugą stronę, ale niestety dobrze backpack uratował mu plecy. Dobrze, że miał plecak. A ten tu, na grilla przyszedł. Co tu masz dobrego? Czy to jest jakieś mięseczko? Zabrał mu rybę i poszedł dalej. Co? Ta kobieta powinna tańczyć w teledysku Little Big Uno Uno Uno. Dos Quattro. O to chodziło chyba. Tak to miało wyglądać. Tu mamy gościa, który nie chce, żeby opaliło mu się tylko czoło. Nie rozumiem, jaki jest sens w opalaniu samego czoła. Może wy jesteście bliżej ekranu, więc widzicie lepiej. Jo tu nie widzę za bardzo, ale do gościu kładzie, prawda, ceramikę, także jest dobrze. I mamy chmurkę, która po przefarbowaniu włosów na jej naturalny kolor, powrót do naturalnego koloru, postanawia, że się pochuśta, została zostawiona gdzieś tam na chwilę. A tu kobieta, która, no proszę bardzo, wesela nie będzie. Szpileczka złamana. Tu mamy, że to jest łódź ratunkowa, która... Kuźwa, musieliście się tak spieszyć? Krzywdy narobili więcej, nalali... O kurde, mordo, obita japa. Ten tu... To tak można w to... I jeszcze nie trafił. To tak można w to grać? Kto by się tego spodziewał? Ta wylała całego browara, cokolwiek to miała. Pomóżcie chłopakowi. Dawaj, jest zabawa, oczywiście, że tak. Czyli ma swój basen w żółwia. On bardzo lubi przeskakiwać nad... ciśnieniową wodą. Panie dogu, uwielbiam takie pieseczki. Dobra, dokąd idziesz? Na pewno z rozbiegu. Super, szpileczka pomana. A tutaj, co nie, to jest leniwiec i już cię przytuli na zawsze. Jest tak leniwy, że nigdy cię nie puści. Podgryza ci włosy, nie przejmuj się. Okej, okay, tutaj wesele też nie poszło po jego myśli. Dobrze, co tu się dzieje? Ty... Siedziałaś na makramie? To masz dupsko urwane, masz za karę. Tutaj gościu poleciał razem z instruktorem. Ja, butelka tequili za $800. I tak już przegrałem. Przegrałem, jest bardzo źle. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się podobał z moją przepiękną roślinką, która nie gubi liści akurat w tej porze roku. 11 sekund na zostawienie łapeczki w górę. Już teraz klikasz ledową łapeczkę w górę i wymyślasz dla mnie karę na kolejny odcinek. Także tyle ode mnie. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Trzymajcie się, mistrzowski łokieć. Do zobaczenia.
kolejnych filmach na moim kanale oraz zostawcie hashtag $800 za butelkę tekili. To ostatni filmik na tym filmie, na tym trailerze. Łokieć, pół!